Dzień dobry wszystkim, z tej strony Jasiek Dąbrowski i bardzo często dostaję zapytania: Jasiek, skąd bierzesz buildy albo gdzie patrzysz na to, jakie dobre są teraz postacie w LoLu po najnowszym update'cie? Więc wam zdradzę troszeczkę moją tajemnicę i opowiem wam o stronce, z której korzystam. To nie jest żadna współpraca. Przepraszam, dałem złą stronę kamery. To nie jest żadna współpraca. Po prostu wiem, że na samym początku, jak grałem w LoLa, bardzo mi dużo pomogło to, że ktoś mi wskazał tę stronę. W zasadzie wskazał inną, a ja potem znalazłem tą i uznałem, że ta jest o wiele lepsza od tej, którą ktoś mi wskazał. Zatem wam pokażę teraz, co tutaj mamy. Przede wszystkim mamy tier listę postaci. Możemy sobie wybrać, którą rangę mamy, bo w zależności od tego, gdzie znajdujemy się, jeśli chodzi o placement rankedów, na takich przeciwników trafiamy i się może okazać, że na przykład w Goldzie inna postać jest lepsza na bota niż w Platynie, ponieważ w Goldzie sporo osób nie ogarnia tej postaci i nie wie za bardzo, jak ją kontrować. Albo też zgrywa się lepiej z postaciami, które są najczęściej wybierane przez innych graczy, którzy są w Goldzie. Więc możemy sobie na przykład wybrać, że chcemy zobaczyć Golda. Następnie możemy sobie wybrać, którą linię wybieramy. Możemy też zobaczyć, jak to się przekłada u wszystkich liniach, na wszystkich liniach, i klikamy sobie tier. I wtedy wyświetla nam się S+, to jest najwyższa ranga. Postacie, które są najlepsze w update'cie, bo mają najlepsze buffy i osiągają najlepsze wyniki. Oczywiście wiadomo, że tu mogę mówić, że są najlepsze, a ktoś mi powie: dobra, ja gram na przykład kimś, który ma B, na przykład Veigarem. Veigar ma B i ma bardzo mało win ratio. I wygrywam, więc jak to jest, Janeczku? Wszystko zależy od tego, jak dobrze grasz postacią. Może być tak, że postacią z D pokonasz gościa, który gra postacią z S+. Wiadomo, że najważniejsze w LoLu to skill, ale też niestety gra jest czasami na tyle niezbalansowana, że są postacie, które po jakimś update'cie potrafią zrobić spore zamieszanie. I dzięki tej stronie możemy zobaczyć, które to są postacie, które postacie są też bardzo często banowane, by na przykład ich unikać na ewentualnych rankedach i tak dalej, i tak dalej. Zatem dzisiaj zobaczymy sobie, co jest najlepszego na midzie. No i tutaj mamy, proszę bardzo, jeśli chodzi o mida na goldzie, no to wtedy i o rankedy solo w najnowszym patchu, no to widzimy, że tutaj rzeczywiście króluje Fizz, Diana, Zed, Phantheon i Anivia. I Zed jest bardzo często banowany, bo w 40% gier jest banowany przez graczy. Mamy tutaj także kontry. Tutaj akurat nie wiem, czy to są kontry na Zeda, na przykład Fizza, czy to Fizz ich kontruje. Tutaj możecie zatem w komentarzu to wyjaśnić, bo sam się z chęcią dowiem i myślę, że mi to bardzo mocno pomoże. Dobra, i jesteśmy na głównej stronie i dajmy na to, mainujemy sobie jakąś postać. Mainujemy sobie Jhina i chcemy poznać, jakie runki do niego dobrać. Więc wchodzimy sobie Jhin. Tutaj podobnie możemy wybrać sobie, czy chcemy grać Jhinem na bocie, czy na innej linii, bo wiadomo, że tutaj wtedy runki mogą się zmienić. Dobrym przykładem jest Xerath, który jest często grany ostatnio na supporcie, ale można nim także grać na midzie. I w zależności od tego, gdzie nim gramy, tam runki się nam zmieniają i też jest czasami inne win ratio. Tutaj akurat ta różnica jest tylko o 0,06%, więc jest naprawdę nikła, ale też nam się zmieniają chociażby te spele. Ta podpowiedź jest bardzo fajna, te runki są moim zdaniem bardzo dobre. Jeśli chodzi o skill path, no to tutaj trzeba już bardziej dostosować to pod siebie, bo ja na przykład w Xerathie wolę maksować na początku W, ponieważ W o wiele łatwiej trafić i zauważyłem, że dzięki temu też zbieram więcej minionków w grach i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest taka podpowiedź, to samo to jest podpowiedź i to samo to jest podpowiedź, a to wy macie dalej wywnioskować coś co chcecie budować. Tutaj mamy także itemy, które należy budować na Xerapha. Wiadomo, że jeśli nam nie idzie za bardzo Xerathem, no to budowanie Medjay nie jest najlepszą podpowiedzią, więc to też trzeba pod siebie dostosować i po prostu brać itemy, które nam o wiele bardziej podpasują też pod przeciwnika. To ostatnio wam mówiłem w meczu, w którym grałem Veigarem, że na przykład składam sobie kapelusz, ponieważ moi przeciwnicy nie mają Magic Resista, więc nie potrzebuję jakichś Magic Penetration czy jakichś innych rzeczy, które mi będą pomagać grać Veigarem. I też mogliście zobaczyć po mojej grze Veigarem, że zamiast bariery wziąłem teleport,
co nawet powiedziałem w pewnym momencie, że o wiele lepiej mi dzięki temu poszło, więc to musicie po prostu dostosować pod siebie i pod taktykę, jaką chcecie grać. Jeśli chcecie roamować na różne linie, to na topa, to na bota, no to wtedy ten teleport może się przydać. I dodatkowo czasami, jeśli postać jest wolna, tak jak chociażby Veigar, no to lepiej się cofnąć szybko B i potem wrócić teleportem i mieć full HP, niż dajmy na to balansować na skraju HP i ewentualnie użyć w pewnym momencie bariery. To jest też rzeczy, o której można bardzo dużo mówić. UGG też jest ogólnie fajną stroną, ponieważ też ma White Rifta. Tylko nie wiem za bardzo, jak tutaj przełączyć na White Rifta. To będziecie musieli sobie sami zobaczyć, ale też z UGG korzystam, jeśli chodzi o... Boże, White Rift, ale żem się walnął, ja pierniczę. O TFT, Teamfight Tactics. Także to jest moja ulubiona strona, ja z niej korzystam. Bardzo dużo osób mi podsyła jeszcze inne strony, gdzie na przykład są buildy e-sportowców, tylko że ja e-sportowcem nie jestem. Tu mi się podoba to, że mam pod swoją rangę to wszystko dostosowane i dodatkowo na tej stronie jest to wszystko tak klarownie pokazane. Czyli że mogę sobie odpalić gierkę i sprawdzić szybko co Blitzcrank, zminimalizować na gierkę, potem minimalizować do tej strony i mam wszystko ładnie podane. Bo często na stronach innych jest na przykład rozpiska itemów w formacie A4 wypracowania, bo ludzie piszą, dlaczego ten item jest dobry i tak dalej. Natomiast ja potrzebuję narzędzia, które mi będzie podpowiadać od razu, co konkretnego budować, bez jakiegoś wnikania w tekst, w szczegóły. Minusem tej strony, a przynajmniej nie zauważyłem... O, tutaj też mamy rozpiskę, dlaczego takie runy są. O, mamy też napisane, to właśnie teraz odkryłem. Najlepsze piki przeciwko Blitzcrankowi, najgorsze piki przeciw Blitzcrankowi i tak dalej, i tak dalej. I kombosy chyba. O, jakie są zarąbiste porady, tego nawet nie wiedziałem, więc naprawdę dowiedziałeś się jakichś fajnych rzeczy. Duosy, czyli z kim najczęściej wygrywa, więc jeśli gramy na przykład supportem bardzo często na linii i widzimy, że naszym AD carry jest Kai'Sa, no to wiemy, że Blitzcrank będzie dobrym duetem do tej Kai'Sy i będą bardzo fajne rzeczy robić. I mamy też podpowiedzi, jakie kombosy używać, żeby zadać jak największą ilość damage'a, albo też jakieś takie porady, co można ciekawego zrobić, żeby na przykład złapać przeciwnika, oraz także poziom tych skillów, które potem można sobie oczywiście trenować, żeby dojść do perfekcji w danej postaci. I to jest fajne. Minusem natomiast jest to, jeszcze się upewnię, czy rzeczywiście dobrze mówię, jest to, że nie mamy tutaj pokazane puffy dla ewentualnych junglerów. I tutaj trzeba się tego dowiedzieć akurat. Chociaż tu mamy counter jungle. O! Aha, czyli trzeba za to płacić. Aha, to nie polecam tej strony, żartuję. No więc nie ma takich puffów, żeby pokazać, że na przykład Ivernen trzeba zacząć od Blue, albo że trzeba zacząć od Reda i coś tam, coś tam, coś tam. Więc to trzeba kombinować, ewentualnie z innej strony sobie znaleźć, ale jeśli ktoś gra dżunglą, no to przeważnie sobie sam testuje albo szuka jakieś porady wśród youtuberów bądź innych też kumpli czy coś w ten deseń, żeby dowiedzieć się, jak najlepiej się patchuje, bo to trochę lipa, jeśli gracie z jakimś teamem, cztery osoby liczą na to, że będziesz dobrym junglerem, a ty sobie na stronce sprawdzasz, jak patchować, i bo totalnie nie wiesz, jak grać daną postacią. To tak sobie fajnie na początku się zapoznać z tym wszystkim. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o tą stronkę. To jest moje narzędzie, z którego korzystam. Być może macie lepsze. Na pewno macie lepsze, bo co wasze, to lepsze. Wiadomo, że moje jest mojsze, a wasze jest waszejsze. Więc jestem ciekaw, z czego wy korzystacie. Możecie w komentarzu napisać plusy i minusy. Na przykład odnieść się do UGG. Dlaczego wasze jest lepsze od UGG? I jeśli macie jeszcze jakieś inne porady dla początkujących graczy, czy też dla graczy, którzy jeszcze szukają jakichś informacji o czempionach, szukają informacji o buildach albo o runkach, no to będę bardzo wdzięczny. Wiem, że jest oprogramowanie, które można wgrać i ono automatycznie samo zmienia runy pod daną postać, ale ja nie jestem pewny, czy takie kombinowanie w plikach i taka dodatkowa pomoc jest do końca legalna. Podejrzewam, że nie za bardzo, więc wolę mimo wszystko korzystać z tego typu zewnętrznych stron. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i trzymajcie się. Do zobaczenia w grze.